Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z siedziby Info Music, witamy Paul Sand i naszego przedstawiciela Pawła. Dzisiaj będzie naszym bohaterem nowy mikrofon MV7 firmy Shure. Jednak nie możemy absolutnie uniknąć porównań z mikrofonem, w zasadzie legendą na rynku SM7B. Ale jednak chciałbym zacząć przede wszystkim od różnicy cenowej między tymi mikrofonami, przechodząc dalej, różnicując jak gdyby te dwa produkty. SM7B ma oficjalną cenę w okolicach, znaczy oficjalną. No, tak mniej więcej w sklepach jego cena waha się w okolicach 1800 zł brutto z watem. Natomiast MV7 to jest cena w okolicach 1200-1300 zł brutto z watem. Taka jest różnica cenowa pomiędzy tymi mikrofonami. Z tym, że są to zupełnie różne mikrofony, jeżeli chodzi o, o powiedzmy sobie zastosowane przetworniki. Funkcjonalnie są bardzo podobne do siebie, tak. Chciałbym się dowiedzieć, jakie, jeśli możesz to nam ujawnić, jakie są statystyki sprzedaży i, i jak statystyki przemawiają za popularnością tego mikrofonu legendy SM7B. W ostatnim okresie SM7B ma niewiarygodne wzrosty sprzedaży. Do tego nawet stopnia, że prześcignął ten jeden model mikrofonu. Takie legendy jak SM58 i SM57 razem wzięte. Oczywiście ma tutaj wpływ trochę ta sytuacja pandemiczna, gdzie po prostu mamy problem z, ze sprzedażą większej ilości mikrofonów przeznaczonych na strady, no bo te fizycznie nie funkcjonują. Rozumiem, przepraszam, że to nie, nie jest kwestia zwiększenia ilości rozgłośni radiowych korzystających, tylko ta sytuacja, która ma obecnie miejsce. Znaczy sytuacja to jest jedno, bo SM7 już zaczął być bardzo dobrze sprzedawany wcześniej, już przed epidemią. Wynikało to z faktu, że jest to w tej chwili standardowy mikrofon dla podcasterów, a więc osób, które prowadzą um, taką naprawdę profesjonalną działalność, um, Publikując różnego rodzaju treści, czy to na YouTubie, czy to w postaci podcastów radiowych, czy wręcz nawet powstała bardzo duża grupa nowych podmiotów radiowych, które jako medium wykorzystują internet. Tak więc jest to mikrofon w tej chwili absolutnie standardowy. Jego zaletą. Dlaczego akurat SM7, a nie żaden inny mikrofon tego typu? Dlatego, że SM7 jest mikrofonem, który posiada przetwornik dynamiczny. Jest to przetwornik, do którego przede wszystkim trzeba mówić z pewnej dosyć bliskiej odległości. A co za tym idzie, stosunek, powiedzmy sobie, dźwięku bezpośredniego do tła jest bardzo wysoki i dzięki temu unikamy jakby wpływu akustyki pomieszczenia na to, co robimy w danym momencie. Krótko mówiąc, jest to mikrofon, który można być stosowany w pomieszczeniach daleko, że tak się wyrażę, nieakustycznych. Okej, okay, no to dla mnie pytanie klucz. Czy, czy MV7 może stać się e, jak gdyby konkurencją dla SM7B i jak firma Sure adresuje klientów jak gdyby do tych produktów? Czy, czy widoczny jest ten rozdział jak gdyby? To znaczy tak, SM7 jest mikrofonem o bardzo szerokim zakresie dynamicznym, i, i to jest mikrofon, który posiada specyficznie stworzony przetwornik. To jest przetwornik, który w momencie, gdybyśmy zdjęli nakładkę samą od SM7, to zobaczymy taki rodzaj stożka. Ten stożek jest po prostu tak skonstruowany, że przetwornik znajduje się w pewnej odległości od, od frontu tego całego stożka. W związku z tym możemy mówić do tego mikrofonu z bardzo bliska, jeszcze on na dodatek jest odczulony. Co powoduje to, że efekt zbliżeniowy jest bardzo dobrze kontrolowany. Nie mamy efektu, który no nie mamy efektu przesterowania mikrofonu. Tu Przynajmniej nie jest on tak ewident, ewidentny, jak w przypadku standardowych mikrofonów pojemnościowych, zwłaszcza. I w efekcie mamy po prostu bardzo niski, możemy uzyskać bardzo niski, taki głęboki radiowy głos, tak jak słyszycie do mniej więcej w tej chwili. I to jest o tyle istotne, że to były mikrofony stworzone w pewnym sensie do czegoś co Amerykanie nazywali jednoosobowym radiem, czyli one man radio. Człowiek, który dosłownie sprzątał w tym studiu, mówił, był lektorem, był osobą, która puszczała wszelkiego rodzaju nagrania i tak dalej, bardzo popularna forma radiowa w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w okresie lat 60. I wówczas właśnie pojawiła się potrzeba takiej, jakby definicji osoby mówiącej do tego mikrofonu, że on się opiera fizycznie wręcz o gąbkę. I nawet w ostatnim okresie SM7B, czyli nam miłościwie nam panujący model, posiada dodatkową gąbkę, taką bardzo wielką, grubą, którą dosłownie się można oprzeć. Dodatkową rzeczą jest to, że Shure zrobił maksymalne odczulenie efektu dotykania tejże gąbki. Nie wiem, jak oni to zrobili. Efekt jest niesamowity. W każdym bądź razie, jak normalnie podrapiemy w mikrofon, ten niestety też, no to słyszymy fizycznie tą gąbkę. Natomiast w SM7 można się oprzeć o tą gąbkę i praktycznie jej w ogóle nie słychać. Nie wiem, jak to zrobili, ale to jest właśnie kwestia konstrukcji tego całego przetwornika. A więc jeżeli ktoś powiedzmy sobie, jest, jest, no, chce mieć absolutnie najwyższą jakość, SM7 oczywiście jest tym, tym tą rzeczą, która jest, znaczy ten tym mikrofonem, który zdecydowanie bym wybrał. Natomiast w porównaniu, co gdzie możemy zastosować MV7? MV7 ma bardzo podobną funkcjonalność do SM7, a więc mamy tutaj też ten przetwornik dynamiczny, który redukuje nam wpływ akustyki pomieszczenia. Mamy tutaj też tą nazwijmy to grubą barwę, taką, taką fajną, którą jeszcze możemy dodatkowo ustawić za pomocą aplikacji, która jest dołączona do tego mikrofonu. A więc tutaj mamy duże możliwości uzyskania symulacji, powiedzmy sobie, takich efektów, jakie, jakie, użyjemy na, jakie uzyskamy na SM7B. Natomiast istotną rzeczą jest to, że jest to mikrofon, który posiada dwie możliwości podłączenia do naszego systemu. My w tej chwili słyszymy ten mikrofon podłączony po wyjściu USB, a więc bezpośrednio łączymy go z komputerem. Więc nie, nie potrzebujemy całej, um, całego toru studyjnego, który normalnie jest konieczny w przypadku SM7B. SM7B, jak wspomniałem, jest mikrofonem, który ma um, bardzo niską czułość. W związku z tym musimy go bardzo wzmocnić. E, w przypadku SM7B wzmocnienie to powiedzmy sobie powinno oscylować w okolicach 60 dB, a więc mamy do czynienia w tym momencie z przezmacniaczami mikrofonowymi, no, bardzo wysokiej klasy, takie, które mają niskie szumy własne, takie, które są w stanie tego typu dynamikę uzyskać, tego typu wzmocnienie uzyskać. I co jest istotne, nawet czasami niektóre urządzenia podłączone bezpośrednio do komputerów, zasilane po portach USB, no, nie są w stanie uzyskać aż tak dobrej klasy no, w stosunku sygnał szum. Stąd też u nas na przykład tu w tej chwili w naszym tym polsądowym studiu my mamy podłączony ten mikrofon, również jak widzicie, po wyjściu XLR porównamy sobie to później. I tutaj przechodzi to przez normalny, profesjonalny mikser. Chociaż w naszym przypadku robiliśmy porównania SM7 i SM i MV7 i stosowaliśmy mikser bodajże Tascam 102, czyli Seria 102i. Bardzo dobrej jakości wzmacniacze yy, tam są wbudowane, bo to są TASCAMowe HDDA i yy, no, uzyskaliśmy bardzo dobry efekt, ale tak jak mówię, SM7 wymaga bardzo dobrego przedwzmacniacza. W związku z tym yy, MV7 jakby załatwia tą sprawę, bo ten przedwzmacniacz jest już budowany do środka. Mało tego, że jest budowany do środka, to jeszcze mamy tutaj możliwość yy, kreowania różnego rodzaju yy, efektów yy, wynikających yy, no, typowych dla budowy, powiedzmy sobie, SM7. Tutaj przy okazji przypomnę jednej rzeczy. SM7, jeżeli popatrzymy się na tylny panel mikrofonu SM7, on tam ma wbudowane filtry. Ten filtr to jest filtr, filtr górnoprzepustowy, dolnozaporowy, dobrze, czyli taki filtr, który w tym momencie pozwoli nam na uniknięcie tych bardzo niskich dźwięków, a więc na przykład. Uderzeń w stół, czy tym podobne sytuacje, i tak dalej. Ten mikrofon w tej chwili ustawiony jest całkowicie liniowo, także on tego nie ma ustawionego w tej chwili. I mamy też prezencję, czyli mamy uwypuklenie częstotliwości typowych dla, dla zrozumiałości głosu ludzkiego, czyli gdzieś w okolicach 2-4 kHz. No i następnie mamy ustawienie, które łączy jakby oba te elementy, czyli prezencję plus zdjęcie tego, tego niskiego zakresu. Ja może ewentualnie w tej chwili pokażę Wam, jak to wygląda, bo ta aplikacja, która tutaj jest właśnie na komputerze. Paweł, ja pokażę Wam. Jeśli ci mogę przerwać, bo, bo no. mówiłeś, że robiliście porównania. Jeśli chodzi o podłączenie mikrofonów MV7, jeśli chodzi o podłączenie za pomocą XLR i, i tego interfejsu USB, czy tam są jakieś istotne różnice? Czy zaobserwowaliście, że jest, że jest rzeczywiście różnica znaczy, bardziej mikrofonu? Dzisiaj zaczęliśmy sobie robić takie porównanie tutaj wewnętrzne, jeżeli chodzi o MV7 przy połączeniu XLR i przy połączeniu. Y przy połączeniu po, po kablu USB. Jeżeli wyrównamy poziomy jednego i drugiego sygnału, to istotnych różnic nie ma. Ym, oczywiście to w tej chwili no, robimy to, to przekaz za pomocą połączenia wideo, także tutaj być może nie jest to idealne no, audiofilskie połączenie. Ale w, fakt, w praktyce większość naszych klientów również będzie korzystało dokładnie z tego typu połączenia podczas podcastów, jakichś innych rzeczy. I tutaj rzeczywiście różnice pomiędzy tymi źródłami dźwięku, pomiędzy USB a XLR nie są istotne w każdym czasie. To w takim razie aplikacja, która jest dołączona w, darmowa, jak gdyby do, do samego mikrofonu MV7. Ona w jakiś istotny sposób rozszerza możliwości tego mikrofonu, prawda? Bo diametralnie, diametralnie. Ona przede wszystkim daje nam kilka możliwości. Ja w tej chwili mówię w tak zwanym trybie manualnym. Ten mikrofon jest w tej chwili, jak to się mówi, flat, czyli jest całkowicie płaski. I to, co jest charakterystyczne dla pracy w profesjonalnym studiu radiowym czy też nagraniowym, jest to, że mamy tam kilka po drodze procesorów, które nam kształtują ten dźwięk. Jednym z takich dosyć typowych procesorów jest na przykład kompresor, który również jest wbudowany tutaj bezpośrednio do samego mikrofonu jako takiego. Ja może pokażę tą aplikację, jak ona wygląda w tej, w tej chwili. Popatrzcie się tutaj, widzicie tutaj po prawej stronie, jest to otwarte w tej chwili na komputerze, z którego korzystam. Jak widzicie, mam go w trybie manual. Więc tutaj mamy możliwość oczywiście zamknięcia tego mikrofonu. W związku z tym, jeżeli to zrobię, to oczywiście nie będziemy słychać, ale będziemy widać. Słychać teraz mnie znowu z powrotem słychać. Tutaj mamy też wzmocnienie, czyli gain tego całego mikrofonu. To będzie o zależało oczywiście. No klasycznie, tak jak mam to w tej chwili ustawione do głosu, to jest w okolicach 31,5 decybeli Możemy tu sobie to zgłośnić. Słyszycie, że jest różnica w głośności. Słyszycie to dosyć wyraźnie w tej chwili. No i co mamy jeszcze? Mamy tutaj jeszcze możliwość ustawienia tak zwanego monitor mixu. No bo. Tu jest bardzo fajna rzecz. Ten mikrofon posiada wbudowane wyjście słuchawkowe, więc mamy cały ten monitor tutaj też wbudowany. Dlaczego to jest takie bardzo istotne? W momencie, kiedy um, mówimy do mikrofonu i słyszymy się poprzez cały procesing, który jest w komputerze, będziemy mieli nieodłączne opóźnienie sygnału, które w zależności od tego, jak ten, jak ten, jak ten komputer będzie funkcjonował, to wzmocnienie będzie ta latencja, czyli to opóźnienie. Będzie no, przeszkadzało nam po prostu w mówieniu, albo będzie też wytrącało nas z, z, w koncentracji na tym, co chcemy ak akurat w tym momencie mówić. Tutaj mamy połączenie w ten sposób zrealizowane, że cały Odsłuch jest, jest po prostu bez jakiegokolwiek opóźnienia, więc słyszymy bezpośrednio to, co mówimy do danego mikrofonu. To nie, przechodzi przez, to nie przechodzi przez komputer, to po prostu jest bezpośrednio na wyjściu na słuchawkach. Dodatkowo do tego wszystkiego na słuchawkach słyszymy to, co generowane jest przez komputer. W związku z tym, tutaj mamy, w związku z tym mamy monitor mix, a więc mamy stosunek za przeproszeniem pomiędzy, tego, pomiędzy tym, co przechodzi z komputera, a tym, co słyszymy bezpośrednio z samego mikrofonu. Czyli ustawiamy sobie ten odsłuch tak, jak nam będzie on wygodnie. Jest to też świetna rzecz, na przykład, kiedy ten mikrofon będzie wykorzystywany do rejestracji na przykład wokali w studio. Wówczas słyszymy podkład, do którego śpiewamy, i możemy sobie dokładnie wyrównać, ile słyszymy siebie w stosunku do podkładu. Także to jest monitor mix. Ten monitor, mix, o którym tutaj mówię, również możemy ustawić bezpośrednio na samym mikrofonie, ale pokażę o tym później, kiedy będę opisywał już funkcję samego mikrofonu. Poniżej tego wszystkiego mamy korekcję, więc jeżeli widzicie, tutaj mamy w tej chwili korekcję płaską, czyli nie mamy żadnej korekcji. W tej chwili, jeżeli tutaj wybiorę korekcję taką, że będziemy mieli ten właśnie filtr dolnozaporowy, więc górnoprzepustowy, jak to ładnie brzmi. I w tym momencie rzeczywiście już nie słyszycie tego niskiego zakresu. Przynajmniej powinno być go zdecydowanie mniej. Jeżeli przełączymy się w tej chwili na prezencję, no to zostaną uwydatnione te częstotliwości, o których mówiłem, czyli w okolicach 2-4 kHz. Ta prezencja, taka charakterystyczna. Do czego ją możemy wykorzystać? Załóżmy, że robimy voice over dla jakiegoś programu telewizyjnego, czy też jakiegoś materiału, gdzie fizycznie w podkładzie jest muzyka albo jest. Na przykład jakiś głośny dźwięk będący tłem tego wszystkiego. Wówczas rzeczywiście ten, ten dźwięk będzie po prostu zdecydowanie jaśniejszy, będzie bardziej uwydatniony, będzie bardziej po prostu zrozumiały. No i tutaj mamy kolejną rzecz, czyli mamy tutaj ten presence plus prezens plus to redukcja tego niskiego zakresu. Tak więc mamy połączone obie te rzeczy. Jeżeli teraz przyjrzycie się dokładnie tym, tym czterem ustawieniom, są one precyzyjnie, dokładnie tymi samymi ustawieniami, które można w sposób analogowy zrobić w SM7B. OK, a ja przełączę go z powrotem w, te, w tej chwili na, na płasko, także słyszycie, jak to się płasko. Tutaj mamy limiter. Limiter nam się przydaje e, wtedy, kiedy no, sygnał, ciśnienia akustyczne, które generujemy, przekracza po prostu pewnego rodzaju założone tutaj wartości limitera najczęściej nie będziecie słyszeli. On, on, jego słychać tylko wtedy, kiedy ten sygnał jest bardzo, bardzo silny. Możemy go sobie zawsze mniej więcej włączyć. No i tu jest teraz najfajniejsza rzecz, która się bardzo, ale to bardzo przydaje tym wszystkim osobom, które robią właśnie te swoje podcasty, aby utrzymać głośność w pewnych, pewnych powiedzmy sobie takich yy, no Krótko mówiąc, trochę spłaszczyć ten, ten, ten dźwięk, powodując to, że wszystkie dźwięki słabsze będą trochę głośniejsze, wszystkie dźwięki głośniejsze będą troszeczkę cichsze, Krótko mówiąc, bardziej, bardziej gęstszy będzie ten, ten dźwięk, a więc do tego służy kompresor. I mamy tutaj trzy nastawy, więc możemy ustawić sobie light. W tej chwili ta, ta jest to delikatna kompresja, bardzo dobra na przykład, jeżeli ktoś będzie rejestrował sobie um, rzeczy, gdzie chcemy usłyszeć jednak dynamikę tego głosu. Ale ona jest dosyć słabo zauważalna. Jest to delikatna bardzo rzecz, subtelna. Przy Midi już też zdecydowanie słyszymy, jak ten kompresor funkcjonuje. Jest to takie normalne, powiedzmy sobie, nastawienie radiowe. No i mamy wreszcie takie nastawienie, kiedy używamy go podczas trailerów filmowych. Tu jesteśmy rzeczywiście już w krainie bardzo silnej kompresji, i tutaj słyszymy wyraźnie, że ten głos już jest po prostu ściśnięty i idzie bardzo precyzyjnie. Niektórzy tak to lubią sobie tak ustawiać. To jest typowe właśnie dla voiceoverów, na przykład kiedy nagrywamy tłumaczenia różnego rodzaju czy tym podobne rzeczy do naszych nagrań. Ale zwróćcie też uwagę, że automatycznie też wszystko to, co jest dookoła, też, też się, się nam pojawia. Także jeżeli wrócimy teraz do off, wyłączonego, to teraz słyszycie wyraźną różnicę, jaka jest bez kompresji. Także tak działa nam, funkcjonuje ta cała nasza aplikacja. I mamy też drugie ustawienie, bo oprócz manual mamy jeszcze Auto Level. A więc dla tych wszystkich osób, które teraz uważajcie, przełączam się teraz na Auto Level i teraz mamy ustawione go w trybie yy, tak zwanym NIR. Co to oznacza? Oznacza to, że zwróćcie uwagę, tutaj jest obrazek mic position, czyli od zera do mniej więcej kilku centymetrów w odległości od samego mikrofonu. A więc słyszycie, to w tej chwili jest to automatyczna pozycja, czyli zarówno dobiera ona automatycznie kompresję, automatycznie reguluje nam poziom tego naszego dźwięku. W sumie tak byłoby najlepiej to ustawić, jeżeli oczywiście mówimy z bliska do mikrofonu. To jest dobra pozycja dla wszelkiego rodzaju podcasterów, dobrze się nauczyć i jak słyszycie, ten mikrofon funkcjonuje tak jak klasycznie Byśmy używali SM7. Natomiast bardzo często osoby chcą na przykład coś powiedzieć, mm, kiedy są w obraz, kiedy chcą, żeby ten mikrofon był poza obrazkiem. No, na przykład nie wszyscy chcą się chwalić, jaki mają mikrofon. Wówczas załóżmy, możemy ustawić sobie funkcję FAR. O. I teraz możemy mówić do tego mikrofonu z większej odległości. Zwróćcie uwagę, że ten głos dalej jest bardzo dobry, zuniformizowany, ale on już w tym momencie bierze pod uwagę to, że ja mówię do tego mikrofonu z większej odległości. I tutaj mamy też kilka możliwości ustawienia, w tej chwili jest to w trybie FAR, ja może przejdę z powrotem do NIR. Czyli muszę się do tego mikrofonu teraz zbliżyć. I teraz mamy kilka możliwości. Mamy w tej chwili ton naturalny, a mogę go przełączyć na ton dark, czyli mam ten taki typowy, fajny, niski głos radiowy, broadcastowy przynajmniej tak powinno być. Nie słyszę tego dokładnie. Musiałbym mieć założone słuchawki, żeby to słyszeć. No i mamy natural znowu, czyli z powrotem wracamy do naturalnego, i bright, czyli jaśniejszy. Bardziej uwydatnione tony wysokie, czyli te w okolicach 2-4 kHz, które przydadzą się, przypominam, przy wszelkiego rodzaju voiceoverach, czyli przy wszelkiego rodzaju lektorskich rzeczach, które jakby są głosem funkcjonującym nad jakimś materiałem dźwiękowym, czy to jest tło, czy to jest muzyka, i tak dalej. Wówczas będziemy zdecydowanie bardziej zrozumiali. Wróćmy sobie do natural i wróćmy sobie w takim układzie do naszego ustawienia manual. Tu mamy 31 dB i wróćmy do tego co mniej więcej mieliśmy na samym sięgim początku. Tak ewentualnie żeby było lepiej słychać. No dobrze takie ustawienie mniej więcej będzie odpowiadało takiemu ustawieniu jakie mamy normalnie na wyjściu XLR i dopiero wtedy możemy to rzeczywiście te dwa sygnały ze sobą porównać. To co chcemy to teraz porównać. No, spróbujmy. spróbujmy to ja muszę w takim układzie wyłączyć u siebie na USB dźwięk a Arek włączy już jest. I Arek teraz słyszy. Teraz, teraz gramy po XLR-ze, czyli gramy tak, jak fizycznie ta wkładka brzmi bezpośrednio przy połączeniu XLR-owym, który tutaj mamy. Więc jest to. Jest to. Um, no, tak jak brzmi ten przetwornik, no, to jest to zwykły, znaczy zwykły. Jest to przetwornik dynamiczny, kierunkowy o charakterze kardioidalnej, więc zbierającej nas mniej więcej 120 stopni, jakbyśmy mieli koło, prawda, w kierunkowości, no to to jest około 120 stopni zbiera nas to koło. Okej. Okay. I teraz przełączę, ja się teraz przełączę z powrotem na na wejście, na wejście USB. Okej. Okay. No i teraz słyszycie mnie po wejściu USB. Także jak słyszycie, dużej różnicy tu chyba specjalnie nie ma. Jest pewna różnica w czułościach, ale to już odwołuję. Znaczy wszystkim polecam zajrzeć do karty katalogowej tego mikrofonu. Tam są wszystkie parametry techniczne. Myślę, że Daniel opublikujecie tę kartę u siebie na stronie, także będziecie mogli sobie obejrzeć, jakie są już Precyzyjne, powiedzmy sobie, parametry techniczne tego mikrofonu, jeżeli ktoś rzeczywiście chce takie parametry poznać. Większość z nas zdecydowanie będzie chciała po prostu do niego mówić, tak jak ja w tej chwili. Paweł, dodajmy, że jeśli mówimy o aplikacji, to mówimy tak naprawdę o. O ograniczoności, jeśli chodzi o wyobraźnię, bo, bo można w takiej aplikacji zawrzeć tysiąc jeszcze różnego typu efektów. Chociażby, nie wiem, zmianę głosu, procesor mowy, czy też inne jeszcze efekty dotyczące zmiany częstotliwości. Ale chyba e, szalenie istotną rzeczą jest to, że za pomocą tego mikrofonu możemy podłączyć się po prostu do urządzeń typu tak. telefon, iPad. Bo myślę, dokładnie że tutaj tak, to jest tak. poważna zaleta tego. Dokładnie tak. Znaczy w tym momencie, jeżeli chodzi o. Szur dostarcza parę kabelków, które są dosłownie parę. Jeden z nich to jest wyjście US, czy ten mikro, mikro USB na USB, a drugi to jest mikro USB na w tej chwili bardzo popularne złącze, jakim jest USB-C. Więc można teoretycznie podłączyć to sobie, można go również podłączyć do, do innych rzeczy, do na przykład iPhone'ów. Tak więc możemy używać, no, powiedzmy sobie, mobilnych urządzeń z bardzo wysokiej jakości dźwiękiem. Ja w tej chwili ten mikrofon używam na przykład do wszelkiego rodzaju połączeń firmowych, a więc wszelkiego rodzaju zdalnego biura, do którego jesteśmy zmuszeni. I wówczas mam po prostu naprawdę zdecydowanie lepszą jakość dźwięku. Wszyscy to zresztą podkreślają, wszyscy to zauważają. I mamy też izolację, bo nie mamy efektu AEC, czyli automatycznego kasowania echa, dlatego że mam po prostu fizycznie słuchawki na uszach i, i no, niweluję ten, ten efekt bardzo nieprzyjemny, który słyszymy czasami w programach telewizyjnych na żywo w tej chwili. Paweł, to jeszcze mam ostatnie pytanie. <laughs> Rozumiem, że mikrofon śmiało mógłbyś wziąć na spotkanie biznesowe, wirtualne. Mhm. Mikrofon byłby również, ci, by służył jako mikrofon typowy podcastowy, w mhm. profesjonalnym studiu, czy też nawet jakimś amatorskim, ale czy ten mikrofon zabrałbyś również na nagrania, czyli dla młodych ludzi, którzy chcą nagrać instrument, bądź też po prostu do niego zaśpiewać? Czy, 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 czy będą zadowoleni? Zdecydowanie tak. znaczy, Jest to mikrofon, który jest mikrofonem dynamicznym. Jest to mikrofon, który posiada wkładkę, yy, y, 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 która jest no, jakby następcą wszelkiego rodzaju konstrukcji Unidyne firmy Shure. Ja tutaj może przypomnę, że SM7, mimo że jest mikrofonem podcastowym, lektorskim, jest mikrofonem, który był wykorzystywany podczas nagrań yy, studyjnych. Przypomnę, że jedna z najlepiej sprzedających się płyt w historii muzyki, czyli thriller Ma Michaela Jacksona, została nagrana właśnie na SM7. Ale też SM7 jest na przykład świetnym mikrofonem wykorzystywanym do rejestracji na przykład instrumentów dętych. Jest to w tej chwili klasyk, jeżeli chodzi o rejestrację instrumentów typu na przykład saksofon. Więc wszędzie tam, gdzie nagrywamy tak zwane drewno, to, to mamy bardzo, jest to bardzo fajny mikrofon do tego typu aplikacji. I zwłaszcza jeżeli chodzi o instrumenty dęte, ten sam parametr polegający na jego maksymalnym odczuleniu również bardzo dobrze wpływa na to, no bo jest w stanie przyjąć gigantyczny SPL, jaki Generują tego typu instrumenty. Ja osobiście widzę ten mikrofon jako świetny mikrofon do rejestracji w domowych warunkach, a więc w takich warunkach, gdzie musimy się odizolować od często zbyt niekorzystnych warunków akustycznych. Także świetnie sobie poradzi ten mikrofon na pewno we wszelkich rodzaju domowych, studyjnych aplikacjach. Semi profesjonalnych, wręcz profesjonalnych. Nie jest to mikrofon pojemnościowy, nie jest on wyposażony w tak zwany przez mikrofonu pojemnościowego, który wymaga, przypomnę, Phantom 48 v Jako konstrukcja dynamiczna nie potrzebuje też polaryzacji wkładki, w związku z tym zwyczajnie podłączamy go do zwykłego, o zwykłego, no o, o, o czułości mikrofonowej wejścia w mikserze. Natomiast jeżeli chodzi o USB, no to siłą rzeczy on jest zasilany fizycznie z. Portu USB, hosta, czyli komputera, do którego jest podłączony. No to w związku z czym on jest po prostu. No... W pełni to... mobilnym narzędziem, które rzeczywiście można podłączyć i do telefonu, i do obojętnie jakiego urządzenia. Znaczy, On jeszcze w warunkach, może do... przypomnę, on jeszcze w warunkach, nazwijmy, studia domowego jest również kartą wyjściową dla słuchawek, a więc od razu mamy komplet, mamy kompletne urządzenie w postaci zarówno odsłuchu, monitora słuchowego, jak i tego elementu rejestrującego w nasz sposób. Ja może tylko jeszcze pokażę parę rzeczy na tym mikrofonie, bo to jest dosyć istotne. Zróbmy sobie tutaj w tej chwili obrazek Naszego mikrofonu. Więc tutaj, to, to, to co widzicie, tutaj to jest wzmocnienie, to jest gain. I on na, na pokładzie, tutaj, ma możliwość regulacji gainu. Zwróćcie uwagę, ja w tej chwili ściszyłem ten mikrofon. O, zapalają się lampki, nie wiem, czy to dobrze widać. Ok. I to oczywiście też będzie widać na samej aplikacji, którą mamy, bo to będzie odpo odpowiednie. Jeżeli, na, jeżeli dotkniemy tutaj tego modułu, to na żółto widzimy w tym momencie e, wzmocnienia naszych, na, e, naszego słuchu na słuchawkach. Więc jest to kapitalnie pokazane. Tutaj mamy też miód, jeżeli chcemy na przykład kaszlnąć albo cokolwiek innego zrobić, żeby nas nie było słychać, wystarczy, że dotkniemy tutaj. W tej chwili nas znowu słychać, prawda? Także mamy mute bezpośrednio na samym mikrofonie, jako, ja, jako takim. Jeżeli mamy pewnego rodzaju ustawienia, jeżeli ustawimy go w trybie z powrotem, może wrócę do trybu auto level. OK, no to zwróćcie teraz uwagę, jeżeli przełączę go na, że mamy tu w tej momencie kilka kropek, jeżeli chodzi o gain, dlatego że mikrofon w tej chwili obsługuje gain już automatycznie, więc my już nie mamy wpływu na gain. Wrócę z powrotem do manual. Jak widzicie, manual, znowu wracają nam, nam poziom naszego gainu. Jeżeli mamy pewne ustawienie, które już nam pasuje, to wciskając tutaj dwa skrajne te, te możemy zapamiętać to sobie, a więc zablokować to, to ustawienie tak, żebyśmy nie mogli tego przypadkiem zmienić. Też bardzo fajna, fajna rzecz jako taka. A przepraszam Paweł, a czy na przykład w aplikacji można ustalić sobie dwa czy trzy presety, czyli nie wiem, definiuje brzmienie możemy gitary? Ustawić brzmie... sobie, możemy ustawić sobie, dowolny preset z tych parametrów, które możemy ustawić fizycznie w, w, w aplikacji. Jeżeli wrócimy tutaj z powrotem do tego wszystkiego, to sobie zobaczymy, że tutaj mamy tutaj mamy to może być tych mikrofonów, tak przy okazji, tych mikrofonów może być dużo, dużo więcej niż jeden. Załóżmy, że mamy jakiś hub, załóżmy, że mamy studio, gdzie my rozmawiamy z kimś naprzeciwko nas, a więc ja jako powiedzmy sobie prowadzący audycję mam swój mikrofon, osoba siedząca po drugiej stronie stołu ma swój mikrofon, wówczas możemy to fizycznie regulować z poziomu tego samego komputera. Będzie wszystkie te mikrofony będą widoczne i będą mogły być miksowane bezpośrednio w samym komputerze jako takim. I tutaj właśnie w tej części, tutaj widzicie, tu mamy możliwość wybrania, który z tych mikrofonów aktualnie widzimy. Tu może miałem wręcz nazwać nawet, natomiast te mikrofony oczywiście jest podłączony tylko jeden, także widać tylko jeden. I tutaj mamy presety. I tutaj mamy, ja akurat sobie tutaj zrobiłem taki preset, kompresor, medium HPF, jak w tej chwili wy, wybiorę. O, i w tym momencie jest to medium kom kompresja z podciętym lekko dołem, to więc takie typowe do prowadzenia, powiedzmy sobie jakiejś tam audycji. tak? Ja wrócę z powrotem do ustawień, które mieliśmy na początku, żeby już. Czyli Paweł, normalnie, jeśli jest to interfejs USB, rozumiem, że w każdej aplikacji DAW on jest po prostu odnajdowany w poszczególnych trackach jako wejście, jako źródło. On jest widoczny jako karta dźwiękowa dopinana do komputera. Tak więc on w momencie, kiedy go podłączamy, on jakby inicjuje to, że on przejmuje komputer. A więc w tak zwanym trybie defaultowym, on jest widziany jako ten wejściowy mikrofon i jako wyjściowe też źródło do odsłuchu. Natomiast to oczywiście możemy sobie zmienić. Tak więc, po prostu musimy wejść w aplikację naszego komputera, tam gdzie, są, tam, gdzie obsługujemy dźwięk wejściowy i wyjściowy, i tam fizycznie on jest na liście dostępnych urządzeń wejściowych i wyjściowych. To jest bardzo ważna rzecz. Okej okay, Paweł, dobrnęliśmy prawie do 30 minut naszego spotkania. Czy jest jeszcze jakaś informacja, którą chciałbyś przekazać? Bo ja mam tylko na koniec pytanie, jak zaplanowaliście sprzedaż? Czy jest, w jaki, gdzie jest dostępny ten mikrofon? Mikrofon ten jest dostępny od samego, od samego momentu, samej premiery tego mikrofonu w Polsce. Jest kilka fantastycznych sklepów muzycznych, które w tej chwili ten mikrofon sprzedają. Jest dostępny w ich ofercie. Z tego co wiem, sprzedaliśmy w tej chwili już całą partię tego, co żeśmy otrzymali na początku, a więc dość sporo i trzeba po prostu szukać w tych, w tych właśnie naszych sklepach. Na naszej stronie internetowej polsound.pl jest opis tego mikrofonu i tam przy okazji jest lista aktualnie, aktualnych sklepów, które oferują ten właśnie mikrofon do, do sprzedaży. Paweł, serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również. Serdecznie polecamy, żeby przetestować ten mikrofon we własnych warunkach, bo myślę, że warto. Są czasy, jakie są, i, 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 i jak gdyby no szukamy tych narzędzi jak najbardziej profesjonalnych, które pozwolą nam no, na podwyższenie jakości naszych nagrań, podcastów, rozmów biznesowych. Także serdeczne podziękowania i do usłyszenia. Tak, to jest bardzo ważna rzecz przy okazji to, co powiem właśnie, że jakość dźwięku, która jest robiona podczas prezentacji, zwłaszcza webinarów, jest niezwykle istotna i w dużej mierze też powoduje to, czy ktoś chce nas słuchać, czy też nie. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymajcie Dziękuję, się. Dziękuję, pozdrawiam.